to są prace malarskie z lat 93-2011. Te stare prace to mają charakter ilustracji do wielkiej literatury, Apokalipsa świętego Jana i psalmy Dawidowe. To są ilustracje do tekstów tłumaczonych przez Milosza, które otrzymałem od niego osobiście. A reszta to są obrazy o charakterze metaforycznym, lirycznym, pełne moich osobistych refleksji. No, nie zawsze wesołych, ale zawsze poważnych. Pan Andrzej Strumiło jest po prostu artystą. Malarstwo jest jedną z dziedzin, którą uprawia. Jest również rzeźbiarzem, pisarzem, poetą. Myślę, że jest przede wszystkim takim człowiekiem, którego można bez mrugnięcia okiem określić mianem człowieka renesansu. Jest fascynujący. Przede wszystkim fascynująca jest jego żywotność. To po prostu widać na każdym kroku. W tym wypadku obrazy, dlatego że w naszej galerii bardziej łatwiej jest pokazać malarstwo niż rzeźbę. Łatwiej jest pokazać większy wybór malarstwa niż rysunków. Zwłaszcza, że sam pan Andrzej Strumiło zdecydował o tym, jakie obrazy nam przywiezie. Myślę, że należy uszanować jego wybór, bo po prostu sam się zna najlepiej na własnej twórczości. Dużo pracuję nad książkami, nad wydawnictwami. Różne książki opracowuję, i własne, i obce, i albumy fotograficzne, i techy. Także pracuję w dziedzinie książki, w dziedzinie malarstwa i w dziedzinie grafiki, ale grafiki pojmowanej jako rysunek na coś, co jest graniczy, co jest pomiędzy malarstwem a grafiką.